Witamy w informacjach telewizji Dami z Legnicy. Dziś powiemy naszym widzom o maturach, które rozpoczęły się 4 maja. Będzie też o inauguracji legnickich fontan. Zapraszamy. Matury w toku. Od wtorku 4 maja maturzyści podchodzą do poszczególnych egzaminów maturalnych. Na pierwszy ogień poszedł język polski, a na nim lalka i rozważanie zagadnienia, czy ambicja pomaga osiągnąć zamierzony cel. Lalka była do przewidzenia, bo jednak na lektura, której jeszcze nie było. Dobrze było. Tak, trudno czy nie? No tak wyrównane było, tak, ja bym tak powiedziała. Tak pół na pół. No fragment tekstu mnie troszeczkę zaskoczył, ale zresztą ładnie poszło. Nie było trudno? Na początek lekko wymyślił troszeczkę argumenty, ale troszeczkę się posiedziało, pomyślało, no i samo wpadło. Drugi dzień to oczywiście królowa nauk, czyli matematyka, która dla jednych jest przyjemnością, dla innych poważnym stresem. W tej maturze próbnej to było widać, że jest obcięty ten materiał, ale ogólnie było raczej ciężko ze względu na to, że dużo było funkcji ciągów, z których tak średnio byłem przygotowany, ale teraz jestem raczej dobrze przygotowany, więc... No być dobrze. Jest mniej punktów do zdobycia, co jakby podwyższa próg, więc na pewno będzie łatwiej, choć odrobinkę. Wydaje mi się, że trudniej było wczoraj i dzisiaj raczej na matematyce to będzie łatwiej, bo to ja akurat matematykę bardziej lubię. Zbyt dużo stresu nie ma, tak sprawdzę na kolejny, więc źle nie jest. Trochę się stresuję, ale chyba będzie okej. Wszystkie egzaminy maturalne odbywają się oczywiście z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Mamy doświadczenie. W tym roku 56 uczniów jest moich absolwentów, a dużo, bo ponad 30 uczniów, a 34 czy 2 jest uczniów z poprzednich lat. Skorzystali z możliwości okrojonego materiału i poprawiają maturę z matematyki, bądź zdają, jeśli wcześniej nie zdali. No cóż... Trudny czas, trudna matura. Sama jestem ciekawa, jak młodzież przygotowała się zdalnie do matury. Egzaminy są okazją dla uczniów i dla nauczycieli, by znowu się zobaczyć. Jedni i drudzy ze smutkiem wspominają cały rok szkolny, w którym, jak mówią, sporo stracili ze względu na nauczanie zdalne. Bardzo nam szkoda naszych nauczycieli, bo widzieliśmy się z nimi tylko przez 2-3 miesiące. I no jednak ten rok ostatni był dla nas najważniejszy, bo... Były bardzo ważne tematy, które przez zdalne nauczanie przepadły. Nie mieliśmy tyle możliwości, ile mielibyśmy w szkole. Z tego roku to może akurat, nie wiem, te zdalne jakoś tak trochę tej nauki było jednak mniej, ale bardziej mi brakuje w drugiej klasie drugiego poligonu, który żeśmy mogli mieć, a to bardziej mi brakuje, bo teraz w tym roku to byśmy tylko jedyne co byśmy się uczyli, chociaż ta nauka też by była zupełnie inna. Jakbyśmy normalnie chodzili do szkoły, a jak przez te zdalne. Tak samo my tęskniliśmy i wyczekiwaliśmy momentu, kiedy wreszcie będziemy mogli się zobaczyć. Zresztą sam moment matury próbnej, kiedy był taki moment, że można było już zrobić, to było nam bardzo miło ich tutaj zobaczyć i nie mogli się z nami rozstać. Jednak szkoła to takie miejsce, gdzie ten młody człowiek musi być w tej relacji ciągłej z nauczycielem, z drugim młodym człowiekiem, z przyjacielem. To nie tylko książka i komputer. No, trochę wyjazdów nam przypadło, tak samo jak chwil spędzonych razem. No, to półtorej roku nie widzieliśmy się, bo ciągle raz zdalnym, ale myślę, że każdy da sobie radę. Najbardziej żal to chyba wspomnień ze znajomymi i z osobami z klasy, bo jednak nie mieliśmy ani studniówki, mieliśmy mieć jeszcze jeden poligon, jakby to nam wszystko uciekło. No i tak... W sumie jakbym chodziła do tego liceum, a jednocześnie nie, czyli jakby no, nie czuję w ogóle, że byłam w szkole średniej. Od razu przyszłam na maturę. Bardzo się cieszę, że mogłam ich wczoraj zobaczyć w szkole. Szkoła bez uczniów to nie szkoła. Od wczoraj zaczęła trochę żyć. Trzymam za nich kciuki. Mam nadzieję, że im się wszystkich uda, czego im życzę z całego serca. Młodzi ludzie mimo trudności związanych z pandemią i niecodziennym życiem starają się mieć plany na przyszłość. Plany na przyszłość to... No zdać maturę to taki pierwszy plan, a drugi no to szkoła językowa, w sensie na filologię. No Akademia Wojsk Lądowych. Planuję do Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu się dostać, a jak nie to się coś wymyśli. No, na pewno studia, ale to jeszcze tak zweryfikuję po prostu, zobaczę jak po maturze jak mi poszło i dopiero będę podejmować decyzję. Wszystkie egzaminy maturalne z poszczególnych przedmiotów na różnym poziomie zakończą się 20 maja. Wyniki znane będą w lipcu. Ci, którym nie powiedzie się za pierwszym podejściem, będą mogli zdawać egzaminy poprawkowe w sierpniu.
Tuż przed długim majowym weekendem w Legnickim Parku Miejskim miał miejsce niesamowity pokaz. Przy okazji odbioru technicznego zainaugurowano działanie fontan. Ci, którzy przyglądali się wydarzeniu, określali widowisko jako niecodzienny taniec wody przy światłach i muzyce. Pokazaliśmy pokaz woda, światło, dźwięk. No niesamowite wydarzenie, ale to dlatego, że 245 dysz, 190 ponad reflektorów, to robi wrażenie. Oczywiście okraszone muzyką, mieszkańcom bardzo się podobało. Prace nad fontannami rozpoczęły się w październiku 2019 roku. Inwestycja kosztowała 17 milionów, z czego 4 pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Deszczowa aura podczas weekendu majowego sprawiła, że alejami świeżo wyremontowanej części parku popłynęły strumienie wody. Część legniczan zarzuciła magistratowi fuszerkę. Park jest charakterystycznie położony, znajduje się przy rzece. Przy 3 dniach intensywnych opadów, gdzie 49 litrów wody na metr kwadratowy, w tym w jednym dniu było aż 23 litry wody na metr kwadratowy, koryto rzeki już było tak wypełnione, że tylko zaledwie 2 cm brakowało do ogłoszenia stanu przeciwpowodziowego. To świadczy o tym, że to odprowadzanie nie odbywało się w taki sposób, jak powinno, ale to nie jest przyczyną w tym momencie inwestycja, tylko po prostu charakterystyka tego terenu. Legnickie fontanny można podziwiać codziennie, ale świetlno-muzyczne pokazy są dostępne tylko w weekendy zgodnie z określonym harmonogramem, który można sprawdzić na stronie magistratu. Wstęp do parku jest oczywiście darmowy nie tylko dla legniczan, ale również dla przyjezdnych. Jeżeli ktoś nas słucha spoza regionu, to też zapraszamy na parking przy budującym się w tej chwili Legnickim Parku Wodnym Aquafan. To doskonałe miejsce, aby zaparkować samochód, kawałek przejścia na ten niesamowity pokaz. Pokaz światło-dźwięk, weekendy. My będziemy też dostosowywać godziny do tego, o jakiej godzinie będzie już zmierzch. Materiały wideo z inauguracji legnickich fontan można oglądać na kanale YouTube. KGHM Polska Miedź S.A. świętuje jubileusz 60-lecia na całym świecie z okazji tej ważnej rocznicy. W Legnicy na elewacji budynku KGHM za nam przy Złotoryskiej powstał czarnomiedziany mural. To nie wszystko, bo w Nowym Jorku natomiast wyświetlana jest reklama KGHM jako lidera branży wydobywczej i jej jubileuszu. Jak widać, cały świat wie, że miedziowa spółka świętuje 60-lecie. Legnicki mural jest pierwszym takim w Polsce. Wykonany jest w 2 kolorach. Czarnym, symbolizującym górnictwo i miedzianym, nawiązującym do huty i samego surowca. Oglądanie muralu przed zachodem słońca pozwala zauważyć kilka innych mieniących się barw, jak złota czy czerwień. Mural jest wyrazem podziękowania pracownikom i mieszkańcom za trud włożony w budowanie potęgi miedziowego giganta. Graf zajmuje około 190 metrów kwadratowych i ukazuje sylwetki pracowników całej spółki. Jest tam hutnik, górnik, geolog i ratownik. Są też na nim maszyny i symbole nowych technologii. Wszystko wpisane jest w kształt głowy górnika. To jedyny na świecie mural wykonany płynną miedzią. Z okazji trwającego w tym roku jubileuszu 60-lecia spółka planuje przygotowanie cyklu podobnych murali także w innych miejscowościach, w których prowadzi działalność. W legnickim mini zoo na świat przyszły małe kuski. Kuska i koziołek. Będzie można je podziwiać już w sobotę 8 maja. Koziołek jest biały, a kuska brązowa. Maluchy nie mają jeszcze imion, więc miasto ogłasza konkurs dla mieszkańców, który będzie odbywał się na Facebooku na profilach Miasto Legnica i na Palmiarnia mini zoo. W pierwszym etapie konkursu pod postami na profilach społecznościowych należy wpisać propozycje imion dla małej parki. Najciekawsze przejdą do drugiego etapu zmagań, w którym głosować będą internauci. Zwycięskie imiona zostaną nadane małym kuskom, a ten, kto będzie ich autorem, otrzyma nagrodę. Przypominamy, że mini zoo do końca maja jest czynne od 10 do 19, a potem aż do końca sierpnia do godziny 20. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla naszych widzów. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie naszych informacji już za tydzień.